Witam w unboxingu i recenzji obudowy ochronnej firmy UAG dla Note 4. Jest to obudowa amerykańskiej firmy Urban Armor Gear w wersji kolorystycznej zwanej Navigator. Produkty tej firmy nie bez powodu mają nazwy związane z kręgami wojskowymi, gdyż jak i na pudełku i na stronie można przeczytać, spełniają one wojskowe standardy odporności na wstrząsy. Tył opakowania zawiera najistotniejsze cechy produktu oraz nazwę telefonu, dla którego jest przeznaczony. To jest właśnie znaczek mówiący o militarnych standardach wytrzymałości produktu. Odporność na uderzenia, niska waga, łatwy dostęp do przycisków, bezodblaskowa otoczka flesza, antypoślizgowe elementy, wysokiej jakości folika ochronna na ekran. W obudowie znajduje się folia ochronna na ekran, która szczerze mówiąc nie jest zbyt wysokich lotów. Nie zasłania nawet całego ekranu. Znajdujemy również ściereczkę do oczyszczenia ekranu przed założeniem folii ochronnej. Wszystkie obudowy mają czarne wstawki tu, gdzie prezentowana. Do wyboru oprócz białej są jeszcze czarna, pomarańczowa, granatowa oraz przezroczysta. Jak można było się domyślić, obudowa pasuje jak kulał. Bez problemu można wyciągnąć S-Pen. A przyciski odstają wystarczająco, żeby je wyczuć pod palcem w kieszeni. Kliknięcia również są wyczuwalne. Obudowa nie przeszkadza ani w odblokowywaniu telefonu odciskiem palca, ani w mierzeniu ciśnienia pulsometrem. Wygląd tej obudowy bardzo mi się podoba. Trochę irytują mnie ostre krawędzie wycięcia na S-Pen, ale poza tym wszystko jest spoko.
choć szczerze mówiąc, po 3 tygodniach korzystania z niej wciąż nie odważyłbym się zrobić w niej drop testu. Na szczęście dzięki niej telefon bardzo pewnie trzyma się w dłoni i przez większość czasu korzystam z niego jednoręcznie. Podsumowując, za te pieniądze myślałem, że bez obaw będę rzucał swoim telefonem tak jak mój brat swoim S3 w obudowie Griffina. Tak jednak nie jest, a znaczki militarnych standardów do mnie nie przemawiają, bo co znaczy termin, którego definicji nie znam? Nic. To już wszystko na dzisiaj. Cześć!